Dzień dobry wszystkim Państwu. Dzień dobry Lechu, Lech Kaczyń. Witam cię serdecznie, witam wszystkich. Właśnie, Lech Kaczyń, prezes Izby Reklamy Zewnętrznej, który w tej reklamie zewnętrznej, mimo młodego wieku, to tak naprawdę zęby zjadł, bo jak tylko pamiętam siebie w mediach i w agencji reklamowej, jak zacząłem pracować, to jeżeli chodzi o reklamę, to już wtedy był najwybitniejszym specjalistą, to co mówić teraz. I stąd, Lechu, mam do ciebie prośbę. Jest to kolejna rozmowa, w której ja nie chcę tego robić tak, jak robią to inni. Podsumowujemy rok, co się wydarzyło i tutaj wyliczanka i tak dalej. Bardziej mi zależy na twojej refleksji, jako człowieka tak długo związanego z tą branżą, z tym medium. Medium niesłychanie ważnym, przechodzącym chyba w ostatnim czasie burzliwe zmiany. Chociaż to jest jedyne chyba medium, którego COVID za bardzo nie dotknął. Jak to było? Nie, to znaczy wręcz powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, z tego względu, że ten czas covidowy, znaczy ten najgorszy czas covidowy, czyli 2020 rok od marca do czerwca, no to jest brak ludzi na ulicach, a brak ludzi na ulicach, lockdowny spowodowały, że dużo reklamodawców jednak zaniechało w tym czasie prowadzenia akcji. Nie wszyscy je odwoływali, część przenosiła je na okres późniejszy. No ale też trzeba jasno powiedzieć, że w tym czasie większość środków, które były przeznaczone na naszą branżę, poszła jednak do internetu. Znaczy, myśmy w 2020 roku stracili bardzo dużo, no ale mozolnie odbudowujemy to i jest sytuacja w tym roku taka, że prawdopodobnie taką mamy wyliczankę, nie wchodząc już w szczegóły, że wrócimy w 2022 roku do poziomu sprzed pandemii. Ale musieliśmy w trakcie prowadzić bardzo wiele no, takich, powiedziałbym nawet, spotkań poglądowych, tłumacząc klientom, że ruch w miastach, poza miastami wrócił do normy. Ba, nawet w tym roku w niektórych miastach ten ruch jest większy niż w 2019. W związku z tym kosztowało nas to bardzo wiele, no ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby poprawiać wyniki, no bo dzisiaj mamy już wstępne rezultaty, które świadczą o tym, że będzie coraz lepiej, że reklama zewnętrzna czy out of home jednak cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ ludzie są bardzo chętni do tego, żeby być na zewnątrz, tak? Żeby wychodzić na zewnątrz, żeby spotykać się na zewnątrz, działać na zewnątrz. To nam umożliwiają różnego rodzaju gadżety, tak? I telefony komórkowe, i komputery, które działają z każdego miejsca. W związku z tym odnotowujemy bardzo duży wzrost trafiku i to nas cieszy, bo to daje bardzo dobre, optymistyczne prognozy na najbliższy czas. Właśnie, ale zanim przejdziemy do tego najbliższego czasu i może nawet trochę dalszego, to bardzo chciałbym dowiedzieć się od ciebie, jak te zmiany, które w ostatnich latach przeżyliśmy, ja jako wydawca sam tego doświadczyłem na własnej, nie chcę wyrażać się tutaj na czym, ale doświadczyłem tego, bo jakiś zupełnie nierozsądny człowiek właśnie wymyślił internet. I potem poszły te wszystkie zmiany, czyli reklamodawcy dostrzegli siłę mediów społecznościowych, celebrytów i tak dalej. Jaki to miało wpływ przez te lata? Cofnijmy się troszkę do poprzednich lat. Jakie to miało znaczenie, jaki wpływ ten rozwój technologii na outdoor, który był takim raczej statycznym medium przez cały czas. Znaczy, w tym względzie są te dwie kwestie.
To znaczy na pewno rozwój internetu, w ogóle mediów społecznościowych, możliwości kontaktowania się, pokazywania różnych treści, nie tylko reklam, ale również dyskusji, spotkań i tak dalej, spowodował to, że inne media zaczęły powracać, bo przypomnijmy, że były takie czasy, kiedy telewizja miała prawie 60% udziału w rynku, który spadł teraz do 30 kilku ze względu na to, że powstało nowe medium. No ale to jest tak, że w sposób naturalny zainteresowanie prasą drukowaną, czy w jakimś momencie radiem spadało, ale w jakimś momencie w związku z tym naszym funkcjonowaniem na zewnątrz, znaczy wróciła chęć na przykład słuchania radia, no bo ludzie się zaczęli przemieszczać coraz częściej między miastami, korzystając z własnych środków lokomocji. Natomiast jeżeli chodzi o naszą branżę, o reklamę zewnętrzną, no to myśmy w jakimś momencie zauważyli, że potrzebny jest skok technologiczny i to jest ten drugi aspekt tej całej sprawy, że musimy wejść na wyższy poziom przekazu reklamowego, czyli nie tylko analogowy, nie tylko statyczny, ale również cyfrowy. I można powiedzieć, że gdzieś z początkiem 2018 roku rozpoczęły się działania związane z rozwojem nośników cyfrowych, tak zwanych digital out of home. I one dzisiaj stanowią no blisko już prawie 20% naszego rynku. To znaczy, że zaczęliśmy też konkurować w jakimś sensie z mediami elektronicznymi, czyli z telewizją i z internetem, ponieważ ten przekaz jest możliwy w coraz większym stopniu w czasie rzeczywistym, już nie mówiąc o różnego rodzaju technologicznych nowinkach, które dają nam możliwość poprzez przekaz cyfrowy również docieranie do określonych osób, które są pożądane z punktu widzenia reklamodawcy, czyli mówimy tutaj o geolokalizacji, o remarketingu i tak dalej, nie wchodząc w tej chwili w szczegóły tej technologii. Możemy to robić w czasie rzeczywistym, co nie znaczy, że te wszystkie nośniki, które pozostały, czyli analogowe, zwykły plakat, czy też druk na innym materiale, nie są pożądane, ponieważ one pozostają jednak w kręgu, tak jak my to mówimy, jedynego demokratycznego medium, które nas otacza w przestrzeni publicznej, bo my kontaktujemy się z tym medium właściwie bez naszej jakiejś woli, bez konkretnego działania, czy włączenia telewizora, zakupu gazety, czy czasopisma, czy też włączenia radia lub telewizji. W związku z tym to medium na pewno będzie istnieć w perspektywie czasu, natomiast będzie się rozwijać technologicznie. Do tego byliśmy przygotowani i wprowadzamy to w życie. Oczywiście ta zmiana technologii nie jest tania, no ale musimy myśleć o przyszłości, żeby móc konkurować na rynku mediów również z największymi przyciągać największe marki. Tak, wartość tego medium też nie zmienia się chyba w tym znaczeniu, że bardzo duży procent, szczególnie jeżeli chodzi o FMCG, te produkty szybko zbywalne, to decyzje o ich zakupie są podejmowane bardzo spontanicznie i często w miejscu zakupu albo blisko miejsca zakupu. Trudno sobie wyobrazić, że widząc Coca-Colę w reklamie telewizyjnej o godzinie 22:38, wstajesz, zrywasz się i lecisz koniecznie do Żabki, żeby kupić Coca-Colę. Raczej to byłaby wyjątkowa sytuacja. Natomiast wchodząc do sklepu, widząc reklamę outdoorową, ma to wpływ i na to pokazują badania. Nawiasem mówiąc, tą technologią muszę się z Tobą tym podzielić, chociaż być może to widziałeś, a na pewno znasz dużo więcej takich przykładów. Zrobiło na mnie wrażenie na zasadzie takiej bardzo ciekawej nowinki, taka kampania, nie wiem nawet w jakim kraju, która polega na tym, że plansza, do której może sięgnąć ręką, wygląda tak, że z jednej strony jest film, który przedstawia, nie wiem, głodujące dzieci w Afryce, a z drugiej strony jest coś na kształt bankomatu czy innego urządzenia, gdzie możesz od razu wpłacić pieniądze. I jest dziura w tej planszy
i swoją własną kartą kredytową przesuwasz i te pieniądze przekazujesz. Więc to są, nie wiem na ile trwałe nowinki, w sensie czy to się przyjmie, czy nie, ale to są te fajne takie próby jednak przyciągania i uatrakcyjniania, bo z jednej strony ta technologia, która miała odebrać, zresztą niedawno rozmawiałem z Mariuszem Spiszem o kinie i jest ta sama sytuacja. Wydawało się, że no kto będzie chodził do kina w momencie, kiedy mamy tak dużo możliwości w internecie, a jednak to wszystko ze sobą współpracuje, a często nawet napędza. Czy tak jest też w przypadku outdooru? Znaczy, my mamy tutaj też taką sytuację, o której mówiłeś na początku, że wraz z tym rozwojem technologicznym wprowadziliśmy poza klasycznym outdoorem tak zwany indoor, czyli nośniki, które znajdują się przede wszystkim w punktach sprzedaży, w dużych galeriach, także w kinach, w różnych instytucjach, w klubach fitness i tak dalej. I one dają różne możliwości, począwszy od obrazu statycznego przez obraz dynamiczny i pełne wideo. Na przykład w klubach fitness pełne wideo jest ok, no bo ono nie odbiera uwagi, na przykład tak jak w wypadku kierowcy. W związku z tym ta suma tych wszystkich przekazów cyfrowych w obiektach zamkniętych, jak i w otwartej przestrzeni publicznej, daje możliwość lepszego dotarcia nawet do wybranych grup osób, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o indoorze. Natomiast ta technologia pozwala również na to, o czym mówiłeś w drugiej części wypowiedzi, żeby stać się aktywnym, żeby prowadzić dysput, czy prowadzić dyskusję, czy też powoduje to, że jakieś konkretne zachowanie występuje. Znaczy w naszym kraju, co prawda to na innych zasadach było zrobione, ale też była taka akcja związana z jakimś charytatywnym konceptem, gdzie nie było co prawda możliwości przeciągnięcia karty, ale pokazywał się QR kod, który można było zeskanować, który prowadził cię następnie do konta bankowego, na których można było określone pieniądze w zależności od możliwości przekazać. Także znaczy, dochodzimy do takiego momentu, że zaczynamy wpływać trochę inny, nie tylko statyczny, ale też dynamiczny, na tą publiczność, która z punktu zainteresowania i mniejszych, i dużych marek jest interesująca. Fantastycznie. Jeżeli chodzi o przyszły rok, bo po to też się spotkaliśmy, żeby powiedzieć parę zdań na temat przyszłości, to ja tę część tytułuję takim hashtagiem Brief na 2023. Pytanie więc jest takie. Jaki jest brief Lecha Kaczonia dla czytelników briefu oraz, piękne słowo, oraz laureatu 50 kreatywnych. Jak w tych czasach niepewnych, jaki jest twój brief na sukces w biznesie? Znaczy, powiedziałbym, że trzeba postawić na dwie bardzo istotne sprawy. Znaczy, przede wszystkim żyjemy w takich czasach, otoczeni takimi ludźmi i młodszymi, ale też starszego pokolenia, dla których dzisiaj słowo środowisko, czy w ogóle ochrona środowiska jest niezwykle istotna. W związku z tym powiedziałbym, że warto inwestować w środowisko, warto inwestować w siebie w ramach tego środowiska, robić dużo akcji, dużo szumu wokół tego, że temu środowisku zawdzięczamy bardzo wiele i będziemy zawdzięczać jeszcze więcej, jeżeli będziemy, no to jest, ja nie lubię tego słowa, ale jeżeli będziemy kształtować ten zrównoważony poziom rozwoju dalszego życia i tak dalej. Także pierwsza kwestia to jest środowisko. Druga sprawa, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia tego briefu, no to jest oczywiście sprawa zachowania, ja bym powiedział, no, wewnętrznej kultury i spojrzenia na tą rzeczywistość z punktu widzenia możliwości, tak? Znaczy spojrzenia pozytywnego, kształtowania pozytywnych relacji, poszukiwania dobrego kontaktu, znaczy żeby było mniej
nie chcę powiedzieć konkurencji, bo konkurencja jest istotna i ona jest konieczna, ale chodzi o to, żeby w ramach tego działania, tego postępu technologicznego, też nie zapominać o takich zwykłych relacjach. Myśmy mówili jeszcze przed spotkaniem, że doskonałe pomysły rodzą się w biurach, czy koło biura, w palarni, czy w kuchni. Tak. No więc właśnie tu chcę powiedzieć, jest istotą naszej działalności, także reklamowej, rozmowa ze sobą, tak? Spotykanie się ze sobą, wykorzystywanie potencjału, wykorzystywanie możliwości, że tak powiem, burzy mózgów i kształtowania przyszłości. Bardzo to są fajne i rozsądne słowa i mam takie wrażenie, bo jesteś kolejną osobą, która na to właśnie zwraca uwagę i na ten kontakt z ludźmi, na takie spojrzenie w głąb, spojrzenie też dookoła w sensie tego bardzo popularnego słowa sustainability. I prawdopodobnie dobrą stroną tych ostatnich lat, tego doświadczenia covidowego, niestety tej wojny też w Ukrainie, jest to, przynajmniej mam takie wrażenie, że wracamy do siebie i zaczynamy też szukać w sobie tego spokoju, który jest najważniejszy i myślę, że tego przynajmniej ja życzyłbym i sobie, i wszystkim, i tobie, Lechu, najbardziej. Także dziękuję ci bardzo za rozmowę, pozdrawiam. Dawno nie widzieliśmy się. Wszystkiego dobrego również. Życzę również wszystkiego dobrego i miejmy nadzieję, że ten rok będzie na pewno pomyślniejszy, a przynajmniej lepszy pod względem właśnie takich kontaktów międzyludzkich. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.